Zaczynamy informacje biłgorajskie. Gabriela Figura, witam i zapraszam. Co obudziło mieszkańców miasta i gminy w nocy z 11 na 12 września? Przedłożony opis prac nie wskazywał na możliwość wystąpienia wstrząsów sejmicznych. Zakończona kolejna inwestycja miejska, ulica Cegielniana gotowa. Ta inwestycja została podzielona na etapy i te dwa etapy zostały zrobione w ubiegłym roku. Powiat wspiera kształcenie zawodowe. Bo w społeczeństwie nie tylko potrzebni są intelektualiści, ale są potrzebni fachowcy z różnych dziedzin, w różnych zawodach. W tym tygodniu obradowali radni gminy Biłgoraj. Wskutek zawartej umowy z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej w Biłgoraju wprowadza się do budżetu darowiznę w kwocie 20 tysięcy złotych. Sanepid podsumował wakacje. Okres wakacji był niezmiernie intensywnym okresem tutaj w ramach działalności naszej stacji. Wstrząs, który odczuli mieszkańcy gminy Biłgoraj i miasta w nocy z 11 na 12 września, spowodowany był wykonywanymi badaniami geofizycznymi. Prace, które rozpoczęły się na początku września, potrwają do grudnia, prowadzi geofizyka Toruń S.A., a szczegóły już za chwilę przedstawi wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński. Nie ma powodów do niepokoju. Badania są prowadzone przez specjalistyczną firmę Geofizyka Toruń, która ma pełnomocnictwo udzielone przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, siedzibą w Warszawie. Zostaliśmy poinformowani pismem, że Instytut zamierza od początku września 2018 roku rozpocząć badania geofizyczne, sejsmiczne, które będą trwały do końca grudnia 2018 roku. W tym piśmie celem przede wszystkim tych badań prac jest realizacja międzynarodowego projektu naukowo-badawczego pod nazwą Profil głębokich sondowań sejsmicznych. W tym piśmie nie otrzymaliśmy informacji, kiedy takie badania konkretnie na terenie naszej gminy będą wykonywane. Badania geofizyczne potrwają jeszcze kilka miesięcy, jednak jak zaznaczył wójt, opis prac nie wskazywał na możliwość wystąpienia wstrząsów sejsmicznych, dlatego też... Zwróciliśmy się z pismem o wyjaśnienie, gdyż mieszkańcy i gminy, ale i miasta odczuli głęboki wstrząs spowodowany być może tymi badaniami. Dlatego zaraz na drugi dzień, z nocy 11 na 12, to wydarzenie miało miejsce. 12 września zwróciłem się z pismem do firmy zajmującej się prowadzonymi pracami, by o wskazanie dokładnego terminu, dokładnego miejsca wykonywanych prac, kiedy będą. Urząd został tylko poinformowany we wcześniejszym piśmie, że będą przeprowadzać w wcześniej wspomnianym terminie od września do grudnia, a dokładna lokalizacja wykonywanych prac będzie uzgadniana bezpośrednio z mieszkańcami posiadających posesje, gospodarstwa, także z właścicielami działek. Nie został o tym powiadomiony urząd. W piśmie, które przesłała firma Geofizyka Toruń, możemy przeczytać. Celem prac jest realizacja międzynarodowego projektu naukowo-badawczego pod nazwą Profil głębokich sondowań sejsmicznych. Badania geofizyczne polegają na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są przy użyciu środków strzałowych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami. Przedłożony opis prac nie wskazywał na możliwość wystąpienia wstrząsów sejmicznych, dlatego nie informowaliśmy i zwróciliśmy się, dlaczego właśnie w piśmie nie było również prośby o rozpowszechnienie wśród mieszkańców, że tego typu możliwość, czy tam wstrząs może mieć miejsce. Pismo dotyczące wyjaśnienia zaistniałej sytuacji zostało wysłane przez gminę 12 września. Przebudowa ulicy Cegielnianej to inwestycja, na którą od dawna czekali mieszkańcy miasta. Łączna wartość robót budowlanych to prawie 900 tysięcy złotych, a samo zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. W ramach zakończonej inwestycji powstały nowe chodniki, oświetlenie, ścieżka rowerowa i oczywiście nawierzchnia jezdni. Remont ulicy Cegielnianej rozpoczął się w marcu ubiegłego roku, a zakończył wraz z tegorocznym wrześniem. Zadanie zostało podzielone na trzy etapy.
Bo ta inwestycja została podzielona na etapy i te dwa etapy zostały zrobione w ubiegłym roku, w 2017, natomiast w tym roku została wykonana ścieżka rowerowa i chodnik po stronie północnej oraz, no jak się okazało, trzeba było dać nową nawierzchnię bitumiczną, bo no niestety nie pasowało to wszystko do siebie i żeby zamknąć inwestycję, radni postanowili jednak przekazać środki na nową nawierzchnię bitumiczną. Tutaj cieszę się, bo zdecydowaliśmy się na tę najnowocześniejszą, najmocniejszą SMA, która jest kładziona na autostradach, bo no niestety tutaj muszę powiedzieć, że z tej nawierzchni, którą kiedyś kładliśmy na ulicy Poniatowskiego, zadowolony nie jestem. Ona budziła pewne zastrzeżenia od samego początku, jednak spełniała wszystkie normy, więc nie było przesłanek do tego, żeby nie odebrać tej inwestycji, ale widać, że już za kilka lat trzeba będzie myśleć o nowej nawierzchni. Na pewno jeżeli ktoś będzie decydował, powinien się zdecydować na SMA. Długość przebudowanej ulicy to 0,5 km. Dodatkowo wykonane zostały obustronnie chodniki, położono nową nawierzchnię asfaltową. Jest też pas do parkowania wzdłużnego, gdzie zmieści się 30 pojazdów oraz parkingi do poprzecznego parkowania na 18 miejsc. Nie zabrakło również nowej linii oświetlenia ulicznego z lampami typu LED i oczywiście ścieżki rowerowej. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą zadowoleni, tym bardziej, że ta inwestycja była bardzo szeroko konsultowana i z Radą Osiedla, i z mieszkańcami. Wiem, że są i tacy, którzy widzą inne rozwiązania, no ale demokracja zwyciężyła. Teraz czas na te drogi osiedlowe, tym bardziej, że rząd zapowiedział zwiększenie środków na ten cel. Ja mam nadzieję, że i kryteria będą tak opracowane tego programu, że nie będą nam zamykały drogi do tych środków, bo no niestety ta inwestycja, którą złożyliśmy w ramach tego nowego programu w tym roku, nie otrzymała punktów, 8 punktów ze względu na zbyt wysoki dochód na jednego mieszkańca. Gdyby te kryteria pozostały, no to byłoby nam bardzo ciężko uzyskać dofinansowanie, ale mam nadzieję, że przy tej ilości środków, o których mówił premier, że te kryteria będą takie, że pozwolą nam również korzystać z tych środków. Łączna wartość inwestycji to ponad 879 tysięcy. Budowa ulicy Cegielnianej zrealizowana była przy współudziale powiatu biłgorajskiego, który na ten cel wyłożył 250 tysięcy złotych. I na koniec informacji inwestycyjnych jeszcze jedna dotycząca rewitalizacji Śródmieścia. Urząd Marszałkowski w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zakończył ocenę wniosków rewitalizacyjnych pod względem spełniania warunków formalnych. Projekt Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Biłgoraj został oceniony pozytywnie i tym samym przeszedł do etapu oceny merytorycznej. Wsparcie kształcenia zawodowego to główne założenie programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe. To w sumie kwota około 3,5 miliona złotych na staże dla uczniów i dokształcenie nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu biłgorajskiego. Kształcenie zawodowe przez lata, przez wprowadzane reformy było niedofinansowane. Teraz to się zmienia. Ta forma kształcenia jest doceniana, wymaga jednak wsparcia. Warsztaty, pracownie zatrzymały się na poziomie sprzed 20 lat. Na dzień dzisiejszy wracamy do kształcenia niejako zawodowego, bo to jest ważne, bo w społeczeństwie nie tylko potrzebni są intelektualiści, ale są potrzebni fachowcy z różnych dziedzin, w różnych zawodach. Dlatego starostwo złożyło wniosek w konkursie Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie kształcenia zawodowego. Otrzymało dotację w wysokości 3 200 000 zł. Dołożyło do tego ze swoich środków 300 000 zł. I w ramach tych środków będą uruchomione staże i praktyki zawodowe dla uczniów, wyposażenie szkół zawodowych oraz będą mogli skorzystać i podnieść swoje kwalifikacje nauczyciele zawodów w ramach studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli. Z tego programu szacujemy, że skorzysta 800 uczniów oraz 11 nauczycieli ze szkół. Zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Biłgoraju, Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. Program starostwa pod nazwą Wysoka Jakość Kształcenia Zawodowego Uczniów – Większe Szanse na Zatrudnienie jest realizowany od lipca 2017 roku, potrwa do końca września 2020 roku. W tym tygodniu spotkali się radni gminy Biłgoraj i podczas sesji ustalili m.in. zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Jednogłośnie zaakceptowali też zmiany w budżecie. Szczegóły za chwilę w materiale Ani Tymańskiej.
Sesja Rady Gminy jak co miesiąc rozpoczęła się od interpelacji radnych. Wnioskowali oni m.in. o podanie terminów realizacji planowanych inwestycji, takich jak remont sali gimnastycznej w Soli, remonty dróg gminnych, tych w Rudzie Solskiej czy Woli Dereźniańskiej. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiła skarbnik Małgorzata Kozłowska. Dokonuje się przesunięcia w planie przedsięwzięcia zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii czwarty etap. W kwocie 300 tysięcy złotych z roku 2019 do roku 2021, przesunięcia z roku 2019 do 2018 roku kwoty 90 tysięcy złotych w planie przedsięwzięcia budowa zbiornika na wodę na terenie stacji uzdatniania wody w Soli oraz zwiększenie planu w 2019 roku o kwotę 298 458 zł budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy szkole podstawowej w miejscowości Bukowa. Zmiany w budżecie to m.in. wprowadzenie zmiany podyktowanej uchwałą wojewody lubelskiego. Wprowadzony zostaje plan dotacji, czyli zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku w łącznej kwocie ponad 188 tysięcy zł. Na skutek zawartej umowy z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej w Biłgoraju wprowadza się do budżetu darowizna w kwocie 20 tysięcy złotych na zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Korczów oraz zwiększa się plan wydatków na to zadanie o kwotę 92 506,25 zł, z czego 34 405,91 zł przesuwa się z planowanych wydatków na zakup nieruchomości gruntowych. Na wniosek referatu inwestycji zwiększa się plan wydatków rozbudowy sieci kanalizacji ciśnieniowej pompownie przydomowe o kwotę 30 tysięcy złotych, żeby dostosować plan do kosztów zadania wynikających z najkorzystniejszej oferty. Przesuwa się, to już wspomniałam, przy wieloletniej prognozie finansowej, z roku 2019 na rok 2018 plan finansowy w wysokości 90 tysięcy złotych. Zadania budowa zbiornika na wodę na terenie stacji uzdatniania wody w Soli. Ze względu na harmonogram dostawy i montażu zbiornika na wodę mamy już rozstrzygnięte postępowanie. Radni ustalili też szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Jest to tak zwane zadanie własne gminy. Nie znaczy to, że gmina ponosi całość kosztów. Podstawą ustalenia wysokości miesięcznej odpłatności każdego, kto korzysta właśnie z pobytu w ośrodku wsparcia czy w mieszkaniu chronionym, jest miesięczny koszt pobytu w ośrodku, do którego osoba została skierowana i jego dochód. I właśnie uchwała określa szczegółowo, jakie są zasady ponoszenia odpłatności dla mieszkańca. Oczywiście różnice powyżej kryterium dochodu, jaki dany mieszkaniec osiąga, ponosi gmina, ale nie w 100%. I prośba o to, aby ta uchwała została przez Radę uchwalona, bo właśnie stanowić będzie tą podstawę do naliczenia odpłatności dla mieszkańców. Od relacji z zadań inwestycyjnych wójt Wiesław Różyński rozpoczął comiesięczne sprawozdanie z problemów i zadań administracji samorządowej. Przeprowadzono postępowanie udzielenia zamówień na rozbudowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej 6 pompowni domowych. Przekazano wykonawcę budowy do potrzeb realizacji 5 aktywnych stref aktywności, otwartych stref aktywności, tak zwanych osób. Plus pracy zawodowej. Przeprowadzono postępowanie udzielenia zamówienia zawartego na wybór inspektora nadzoru dla tych OS. Również jest budowa zbiornika na wodę w studnia uzdatniania wody w Soli, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jest to przekazano ten plac budowy na potrzeb realizacji instalacji fotowoltaicznej, która będzie przy tej studni zamontowana. Przygotowano i wysłano zapytanie cenowe na świadczenie usług tego nadzoru, zarówno instalacji fotowoltaicznej, jak i samego zbiornika. Przygotowane zostały również dokumenty wymagane przy budowie oświetlenia w miejscowościach Podlesie i Ruda Zagrody. Wójt poinformował również, że trwa montaż kotłów centralnego ogrzewania na biomasę. Trwają również prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bukowa i Andrzejówka oraz rozbudowa remizoświetlicy w Nadrzeczu. 31 sierpnia podpisaliśmy umowę na wykonanie prac związanych z adaptacją pomieszczeń remizoświetlicy na
potrzeby domu seniora plus, dziennego domu seniora plus, realizowanego w ramach utworzenia i wyposażenia dziennego domu senior plus w Bukowej. Do 31 października prawdopodobnie będziemy chcieli zakończyć to zadanie. W dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert w sprawie ponownego przetargu na remont kuchni wraz ze zmianą technologii przygotowania posiłków przy szkole podstawowej Smulsku. Jest również w dniu dzisiejszym dokonano otwarcia ofert na trzeci już tym razem przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w miejscowości Daryżnia. Wpłynęło 3 oferty. Te oferty są obecnie w ocenie. Na zakończenie 53. sesji Rady Gminy wójt odpowiadał na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych. Pierwszy dzwonek wybrzmiał już tydzień temu. Teraz czas na podsumowanie letnich miesięcy. Biłgorajski sanepid przeprowadził akcję pod hasłem Bezpieczne wakacje 2018. Szczegóły już za chwilę przedstawi Joanna Sarzyńska, rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Biłgoraju. Przeprowadzaliśmy kompleksowe kontrole wszystkich obiektów, które znajdowały się na naszym terenie, były pod naszym nadzorem i które figurowały w bazie zgłoszeń wypoczynku, w ogólnopolskiej bazie zgłoszeń. Wypoczynek generalnie mogliśmy podzielić na miejsca wypoczynku, w miejsca, które były typowo wykorzystywane dla celów hotelarskich, w obiektach hotelarskich. Były to również obozy pod namiotami, obozy harcerskie. Takich obozów mieliśmy 6 i przeprowadziliśmy 6 takich kontroli. Tych wcześniejszych, czyli obiektów hotelarskich oraz miejsc, które świadczyły usługi hotelarskie, było 28 zgłoszeń, 12 kontroli zostało przeprowadzonych. Oraz były też miejsca okazjonalnie wykorzystywane do wypoczynku, w tym jedna placówka oświatowa. Tutaj tych kontroli było 3 i 3 zgłoszenia. Pracownicy sanepidu sprawdzali również stan higieniczno-sanitarny organizowanych wypoczynków i nie stwierdzili większych uchybień. Inaczej było w miejscach, które zajmują się świadczeniem usług gastronomicznych. Tam nie obyło się bez mandatu. 12 kontroli przeprowadzonych zostało m.in. na półkoloniach. I tutaj mieliśmy do czynienia z różną formą tego wypoczynku. Były to na przykład tak zwane półkolonie, gdzie dzieci normalnie mogły przebywać w miejscu zamieszkania, natomiast na pewne formy wypoczynku czy też rekreacji uczestniczyły w różnych takich zajęciach w określonych miejscach. Tutaj w tym przypadku również, jeżeli chodzi o stan sanitarno-higieniczny, nie było żadnych uwag, natomiast jeżeli chodzi o tą część gastronomiczną, czyli miejsca, gdzie była produkowana żywność, gdzie był obrót środkami spożywczymi, gdzie były serwowane potrawy, nałożono 10 mandatów na kwotę 1150 zł oraz wydano 4 decyzje administracyjne, w wyniku których organizatorzy usunęli uchybienia i dostosowali się do przewidywanych warunków, odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. W okresie wakacyjnym wydanych zostało 10 komunikatów o jakości wody przeznaczonej do kąpieli. Stale były też monitorowane nasze wodociągi. Nie zabrakło również pracy profilaktyczno-edukacyjnej, przede wszystkim tej dotyczącej szkodliwości dopalaczy. Okres wakacji był niezmiernie intensywnym okresem tutaj w ramach działalności naszej stacji. Zaangażowanych było kilka sekcji, m.in. sekcja żywności, żywienia i przedmiotów użytku, sekcja higieny dzieci i młodzieży, sekcja oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz sekcja higieny komunalnej, które ściśle ze sobą współpracowały, aby ten wypoczynek był maksymalnie bezpieczny dla uczestników. Przeprowadzane zostały również kontrole stanu sanitarno-higienicznego środków komunikacji publicznej oraz dworca autobusowego, przygotowanie obiektów hotelowych do świadczenia usług, stanu sanitarno-higienicznego, sanitariatu w obiektach użyteczności publicznej, a także placów zabaw, terenów rekreacyjnych czy plaż. Zmarł Antoni Gierczak, jeden z pierwszych lekarzy biłgorajskiego szpitala. Miał 90 lat. Doktora Gierczaka w piątkowe popołudnie żegnali rodzina, przyjaciele, znajomi i mieszkańcy Biłgoraja, jego byli pacjenci. Zawsze miły i życzliwy, lekarz z powołaniem, dobry człowiek. Tak wspominają Antoniego Gierczaka ci, którzy go znali, pracowali z nim, byli jego pacjentami. Doktor Gierczak do Biłgoraja trafił w latach 50. Był 6. lekarzem biłgorajskiego szpitala. Kilka miesięcy temu, kiedy nagrywaliśmy wspomnienia pana Antoniego, opowiadał o pierwszym spotkaniu z doktorem Pojaskiem.
Poczekałem na dyrektora, dyrektor przyszedł. No i mówię, że mam skierowanie do pracy. No to dobrze. A dyrektor się pyta, a co ty umiesz? Ja mówię, nic. No to jakże skończył, słyszałem, a pan dyrektor skończył studia, dużo umiał. Doktor wspominał też pracę w szpitalu. Na początku jego funkcjonowania nie było tam wielu lekarzy. Zawsze najważniejszy był pacjent. I mieliśmy tak, proszę pani, dyżur w szpitalu, dyżur w pogotowiu, dzień wolny. A jak kolega zachorował, to mnie tydzień w domu nie było. I myśmy spali, proszę pani, tak 4 godziny, jak na dobę człowiek spał, to mu wystarczało. Kowalskiemu nie wystarczało. On usypiał wszędzie. Kowalski, Turczański, Schmidt, Pojasek, Kruszyński i Gierczak. To pierwsza szóstka lekarzy biłgarajskiego szpitala. A to pewnie pani nie czasem. Myśmy żyli jak rodzina. Pamiętam kiedy, żeśmy skończyli operować, a już tak po 12. No ja wtedy, jeszcze nie miałem rodziny, bo nie miałem mieszkania, na tym spałem. A już przyszedł Pękalski, już po mnie przyszedł 2 miesiące. Ktoś puka do mnie, patrzę, Pękalski wchodzi z Turczańskich. Ja wie co, tu jakaś operacja? Nie, co tylko, bo siostra zawsze, jak myśmy skończyli, to dawali, mówiła, że pulety cytrynówki, a mówiła, że kwasu pikernowego. Antoni Gierczak tworzył oddział wewnętrzny biłgarajskiego szpitala, potem szefował oddziałowi szpitala w Tarnogrodzie. W sumie przepracował 60 lat. Wspominał, to były inne czasy. Ludzie żyli ze sobą razem. Mówił, co według niego jest najważniejsze. Ja uważam, że uczciwie życie jest bardzo ważne. Antoniego Gierczaka w piątek pożegnała rodzina, przyjaciele, znajomi. Zmarł w wieku 90 lat. To są informacje biłgarajskie, co jeszcze przygotowaliśmy. W Zespole Szkół Leśnych świętowano 100. rocznicę powstania Związku Leśników Polskich. Struktura lasów państwowych wypracowana w okresie przedwojennym dzisiaj, do dzisiaj jest trwa i świetnie się sprawdza. Czytaliśmy Przedwiośnie, czyli relacja z Narodowego Czytania. Dokąd mnie odprowadzisz, woźnicą? Pytały nawzajem igrające palce dziewicze. Czy mnie nie żałujesz, bezduszny żołdaku? Biłgorajski Festiwal Smaków z wynikiem 33 tysięcy zebranych dla Małej Igi. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego festiwalu. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej prowadzi konkursy stypendialne. Uważamy, że należy wspierać tych, którzy na to zasługują. Teraz w informacjach biłgorajskich czas na zaproszenia. 16 października, już po raz trzeci, organizowana będzie konferencja Wygraj z rakiem, a wcześniej, bo 29 września, odbędzie się konferencja, której temat to także profilaktyka zdrowotna, ocal serce. Godzina tego spotkania to 10. miejsce, sala konferencyjna Urzędu Miasta. Te bezpłatne konferencje dla mieszkańców Biłgoraja i okolic to inicjatywa Funduszu Zdrowia, Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. 29 września, w ostatnią sobotę o godzinie 10:00 będzie bardzo fajna i wartościowa konferencja pod nazwą Ocal Serce. Drugie wydarzenie również zainicjowane przez Fundusz Zdrowia, to jest trzecia już, można powiedzieć, cykliczna konferencja pod nazwą Wygraj z rakiem. Tę konferencję we współpracy z Funduszem Zdrowia organizuje Stowarzyszenie Biłgorajskie Amazonki. Ona odbędzie się 16 października o godzinie 16 w sali kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszamy, również program będzie dostępny i na stronie internetowej, na Facebooku Biłgorajskich Amazonek i na naszej fundacji, także prosimy mieć na względzie te wydarzenia, bo są ważne, dotyczą naszego życia.
Zapraszamy na te dwie konferencje prozdrowotne 29 września Ocal Serca, 16 października Wygraj z rakiem. O szczegółach będziemy jeszcze Państwu przypominać. Teraz kolejny temat w informacjach biłgorajskich. Rok 2018 to rok setnej rocznicy powstania Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczyste obchody stulecia ZLP Okręgu Lubelskiego odbyły się w piątek w Zespole Szkół Leśnych. Uroczystość stulecia istnienia Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego, która odbyła się w biłgorajskiej szkole, tak jak wszystkie inne na terenie kraju, powiązana była z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkich gości powitał przewodniczący Związku Leśników Polskich Okręgu Lubelskiego Urban Kolman. Członkowie Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej i ich szeroka, zróżnicowana działalność społeczna, przyrodnicza, kulturalna i historyczna świadczą o silnych związkach z niepodległą ojczyzną na przestrzeni 100 lat działalności. Spektrum spraw, którymi się zajmujemy, jest niesłychanie szerokie, ale zawsze spektrum w samym środku tych spraw jest człowiek, bo człowiek jest najważniejszy. Przyroda jest ważna, las jest ważny, ojczyzna jest ważna, ale człowiek jest najważniejszy, dlatego zajmujemy się tymi szeroko pojętymi dobrymi warunkami pracy, płacy, życia, godności zawodowej, pozytywnego wizerunku polskich leśników, bo po to właśnie 100 lat temu Związek Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej powstał. Nasza organizacja zrzesza blisko 12 tysięcy ludzi w całej Polsce. W całych lasach państwowych pracuje 26 tysięcy ludzi, a blisko 12 tysięcy liczy nasz związek. Chociaż w związku mamy również leśników z parków narodowych, z Biur Urządzania Lasów, z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Mamy blisko 400 organizacji zakładowych. Jest to taka siła, ale jest to przede wszystkim związek. Właśnie sama nazwa mówi, że jest to związek. To my leśnicy nazywamy siebie bracią leśną i z wielką estymą patrzymy na zielony mundur. Nawet ja mieszkam w województwie lubuskim, przyjechałem w województwo lubelskie, to nie to samo, zaręczam. Dzieli nas tutaj 600 ponad kilometrów, ale z wielką sympatią zawsze patrzę na innych leśników i ludzie też z wielką taką estymą darzą leśników, wiedzą, że na nas zawsze można polegać, można nam ufać, chętnie pomagamy w wielu sprawach i znamy się na wielu rzeczach, bo w naszą profesję jest pisane kilkadziesiąt różnych zawodów. Leśnicy na przestrzeni ostatnich 100 lat byli i są bardzo związani ze społecznościami lokalnymi, jednocześnie pracując dla ich dobra. Są radnymi, są tysami, pomagają szkołom, turystom, a przede wszystkim mieszkającym wokół ludziom. 100 lat temu, w 1918 roku, powstały możliwości do stworzenia Związku Leśników, do zjednoczenia leśników z trzech zaborów, czyli z trzech różnych systemów i gospodarczych, i politycznych, tak naprawdę udało się zjednoczyć w jedną organizację zawodową, która oprócz celów tych takich typowych dla związków zawodowych, również stawiała sobie za cel tworzenie struktur nowego leśnictwa, nowego systemu lasów państwowych, które to lasy państwowe, przypomnę, powstały dopiero tak de facto w 1924 roku, czyli kilka lat później, zanim już związek działał. I to związek między innymi również niejako przyczynił się do tego, żeby taka organizacja powstała. A tak przy okazji to powiem, że struktura lasów państwowych wypracowana w okresie przedwojennym dzisiaj, to do dzisiaj jest trwa i świetnie się sprawdza. Słowa podziękowania za wieloletni trud pracy leśnika do wszystkich zebranych skierował Jerzy Sądla, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Przy tej okazji nie tylko w Związku Leśników Polskich chcę podziękować wszystkim leśnikom stałej dyrekcji. Jest 1419 pracowników, nie tylko po stronie leśnych, ale wszystkim za wspaniałą pracę, za udzielanie się właśnie tych uroczystości. Uroczyste obchody stulecia powstania Związku Leśników Polskich zgromadziły w biłgorajskiej szkole kilkudziesięciu gości. Wielu z nich to właśnie absolwenci naszego leśnika.
Nasza szkoła ma już prawie 55 lat i tak naprawdę to wszyscy leśnicy, którzy pracują w dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Lublinie, to są nasi absolwenci. Znaczy wszyscy to może przesada, ale bardzo duży odsetek. Także Związek Leśników zwrócił się do nas z prośbą o umożliwienie organizacji w naszych murach i nie mogło być inaczej. Musieliśmy przyjąć naszych leśników, bo to są po pierwsze, że nasi absolwenci, po drugie ludzie pracujący w zawodzie, w którym my kształcimy, wspierający nas na co dzień, na każdym kroku. Bez leśników szkoła leśna by nie funkcjonowała. Podczas uroczystych obchodów wręczono 21 odznak związkowych zasłużony dla leśników polskich, a wszyscy zaproszeni goście uczestniczyli również w przygotowanej specjalnie przez uczniów Akademii. Witamy na dzisiejszej uroczystości, z której powstania Związku Leśników Polskich Rzeczypospolitej Polskiej, aby uczcić rok jubileuszowy, z której odzyskania z Polski niepodległości, a jednocześnie uświadomić wszystkich, że nie za znajomość ważnych dla polskich wydarzeń historycznych. Przedstawiamy z niego Polski tamtych czasów oraz najważniejsze wydarzenia z naszej historii. W tym roku to Przedwiośnie Stefana Żeromskiego było lekturą podczas Narodowego Czytania. Takie odbyło się też w Biłgoraju, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Do tego wspólnego czytania przyłączył zespół Gęsie Pióro Uniwersytetu III Wieku. Tymczasem bolszewicka Armia Czerwona została przepędzona na cztery wiatry. Uciekła z Polski, jak banda napastników. Był istotny, był niewątpliwy cud nad Wisłą. Z mieszkania Stefana Żeromskiego na Zamku Królewskim w Warszawie w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie Przedwiośnia. To fragment Przedwiośnia czytany przez prezydenta Andrzeja Dudę zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej prezydenta Rzeczypospolitej. Fragmenty tej powieści w dniu kulminacji akcji Narodowe Czytanie 2018 można było też usłyszeć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Biłgoraju. Dokąd mnie odprowadzisz, woźnico? Pytały nawzajem igrające palce dziewicze. Czy mnie nie żałujesz, bezduszny żołdaku? Czy nie pomścisz, bezstydny sługo? Nędzny tchórzu, mężczyzno, który się boi silniejszego od siebie mężczyzny. Powieść Stefana Żeromskiego w biłgorajskiej bibliotece czytali seniorzy z klubu literackiego Gęsie Pióro, który działa przy Uniwersytecie III Wieku od kilku lat. Jego założycielką jest Maria Kita. A teraz już po raz trzeci czytamy, włączamy się do tej akcji Narodowego Czytania. W tym roku jest to Przedwiośnie. Jest to najgłośniejsza powieść dwudziestolecia międzywojennego. Ciągle pytamy o tą Polskę, jaka ona będzie, ciągle się ulepsza, ale też to jest takie, ja myślę, że to Przedwiośnie w tym roku wybrane jest między innymi chyba dlatego, że to jest taka ważna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Właśnie z okazji rocznicy stulecia odzyskania niepodległości tegoroczna formuła akcji była wyjątkowa. Czytane były aż dwie lektury. Oprócz Przedwiośnia para prezydencka zaproponowała tak zwaną antologię niepodległości, czyli zbiór 44 utworów przygotowanych z myślą o jubileuszowym roku. Prezentuje ona powstałe na przestrzeni wieków utwory zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Można znaleźć tą listę na stronie prezydenta z Polski. Jest też dostępna tutaj w bibliotece. Serdecznie zapraszam, żeby na nią spojrzeć. Wśród tytułów jest oczywiście wiele, wiele wspaniałych dzieł polskiej literatury. Pan Tadeusz, Potop, Bogurodzica i różne inne teksty, które mówią o niepodległości Polski. W antologii są również teksty Jana Pawła II, Czesława Miłosza, Kazimierza Wierzyńskiego, a także Józefa Piłsudskiego czy Romana Dmowskiego.
Przedwiośnie, główna lektura Narodowego Czytania 2018 to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego. Została opublikowana w 1924 roku i stała się zachętą do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Powieść była dwukrotnie ekranizowana i doczekała się ponad 100 polskich wydań. Bolszewicy mieli ogromną armię, świetną konnicę. Zalali tą armią cały prawie polski kraj. Na sztandarach bolszewickich było wypisane hasło wyzwolenia proletariatu z burżuazyjnej opresji – rewolucja socjalna. Któż i cóż mogło się oprzeć tej armii i jej moralnej sile? Narodowe czytanie po raz pierwszy miało miejsce w 2012 roku, a całą akcję zapoczątkował prezydent Bronisław Komorowski. Do tej pory w ramach tego wydarzenia w miejscowościach w całej Polsce odczytano już m.in. wesele, Quo Vadis i lalkę. Ruszył drugi cykl spotkań Biznes Lubelskie 2018. Sztuka prezentacji receptą na sukces to jego hasło. Kolejne spotkanie dla przedsiębiorców i samorządowców z Biłgoraja już w czwartek 20 września. Jak odnieść sukces w biznesie na Lubelszczyźnie? O tym opowiedzą wykładowcy drugiego cyklu tych bezpłatnych spotkań. O tym, jak osiągnąć sukces w biznesie na Lubelszczyźnie i skutecznie promować swoje przedsiębiorstwo, opowie Grzegorz Gruza, wiceprezes Bon Appetit. Z kolei redaktor Anna Dąbrowska, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana dziennikarka TVP3 Lublin, podpowie, jak najlepiej zaprezentować się podczas publicznych wystąpień w biznesie oraz w rozmowie z mediami i przed kamerą. Na konferencji także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przedstawią możliwości wsparcia działalności firm, m.in. w zakresie promocji, udziału w targach i misjach zagranicznych. Najbliższe spotkanie Biznes Lubelskie 2018 odbędzie się 20 września o godzinie 16.30 w restauracji Sitarska. Biznes Lubelskie 2018 to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego skierowana do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu z Lubelszczyzny. Spotkania o charakterze szkoleniowo-informacyjnym organizowane są we wszystkich powiatach województwa lubelskiego oraz w powiatach grodzkich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, rejestracja do udziału odbywa się poprzez formularz na stronie internetowej. Ponad 33 tysiące złotych zebrano podczas drugiego biłgorajskiego festiwalu smaków na leczenie kilkumiesięcznej Igi Kaczmarczyk. Lokalne przysmaki, koncerty, licytacje i tak wyglądał tegoroczny festiwal, podczas którego wiele osób dobrej woli otworzyło serca i portfele, by pomóc małej Ice. Pieróg biłgorajski, podpłomyki, chleby, buły drożdżowe, smalce, pasztety, domowe przetwory, a także ciasta. Podczas festiwalu smaków stoły na placu przed Biłgorajskim Centrum Kultury uginały się od smakołyków. Jednym z najchętniej odwiedzanych stoisk było to przygotowane przez gospodynię z Aleksandrowa. Przy okazji też mamy okazję się zapromować, zachęcić mieszkańców, żeby zobaczyli, jak smaczna jest kuchnia gospodyń mieszkających na wiosce. To jest wszystko jedzenie ekologiczne. Panie, wiedząc, że tu jedziemy, z wielkim sercem przygotowywały wszystko i cieszymy się, że coraz więcej osób chce pomagać. To jest dobre zjawisko, ale przy okazji promujemy nasz region i naszą gminę Aleksandrów oczywiście. Festiwal smaków w Biłgoraju mógł się odbyć m.in. dzięki wsparciu, jakie organizatorzy otrzymali podczas wieczoru darczyńcy Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Bardzo nas miło doceniono podczas wieczoru darczyńcy, gdzie otrzymaliśmy dodatkowe środki już na tą inicjatywę. To jest dzień, gdzie smakujemy to, co pamiętamy ze smaków tak zwanego dzieciństwa. Festiwal miał również jeszcze jeden ważny cel, charytatywny. Środki zebrane dzięki sprzedaży ciast i podczas licytacji przekazane zostały na leczenie Igi Kaczmarczyk. Kilkumiesięcznej dziewczynce i jej rodzicom pomagali znajomi i przyjaciele, którzy przygotowali na kiermasz domowe ciasta i przetwory. Robimy to wszystko dla naszej koleżanki, której urodziła się chora córeczka, Igunia, w marcu. Zachorowała na zanik mięśnia rdzeniowego, SMA stopnia pierwszego i potrzebują pieniążków, potrzebują na respirator, potrzebują na specjalistyczny wózek, mają częste wyjazdy do Gdańska, tam są robione badania. Taki koszt wyjazdu też jest bardzo ogromny i dlatego postanowiliśmy z naszymi przyjaciółmi z pracy, gdzie Agata, mamusia tej Igi, pracuje z nami i zrobiliśmy taki właśnie sobie tutaj, zrobiliśmy takie stoisko. To takie przy okazji tych smaków kresowych. Wszystko, co tutaj się znajduje, jest zrobione przez nas w domu. Przetwory,
nawet z pola, pomidory, wszyściutko, wszystko robiły dziewczyny. W pomoc dla Igi włączyli się również rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej numer 1, którzy również przygotowali stół ze smakołykami. Wszystko przygotowali rodzice i nasi uczniowie, plus Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Biszczy i Szwadron Kawalerii Ułanów z Biszczy, a wszystko robimy dla Igi. Dzieciaki same piekły placki, bo babeczki mamy własnoręcznie robione. Na placu przed BCK było pełno stołów z dobrym jedzeniem, a na scenie odbywały się występy artystyczne i licytacja, z której dochód przeznaczony zostanie na leczenie Igi Karczmarczyk. Łącznie podczas Festiwalu Smaków zebrano ponad 33 tysiące złotych. Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego festiwalu i którzy pomagali nam, wszystkim wolontariuszom, wszystkim wystawcom, wszystkim nauczycielom, szkołom, firmom i oczywiście tym, którzy wsparli nasz pomysł, naszą inicjatywę finansowo. I w szczególności, bo ponieważ bez ich wsparcia nie moglibyśmy tego zorganizować. Mówię tu o Biłgorajskim Starostwie Powiatowym, firmie Modal Opakowania, firmie Black Red White oraz grupie Azoty Pyłowe. Serdecznie dziękuję za wsparcie i oczywiście tak najbardziej chciałbym podziękować Państwu za to, że tak licznie przybyliście, że aktywnie braliście udział, tak pięknie licytowaliście, bo bez Was nie moglibyśmy uzbierać takiej pięknej kwoty. Otworzyliście serca, otworzyliście portfele i dzięki Wam uzbieraliśmy aż 33 tysiące złotych, więc jest to niesamowity wynik. Naprawdę dziękujemy Wam bardzo. Stypendia i wsparcie rozwoju młodych to jedno z głównych zadań Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. W tym roku już po raz 19 Fundacja ogłosiła konkursy stypendialne dla uczniów i studentów powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. W tym roku oferujemy stypendia pomostowe i tutaj termin już się zakończył. Jesteśmy w trakcie procedowania tych stypendiów, ponieważ przy tych stypendiach współpracujemy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. One są tak finansowane w 20% przez naszą fundację, w 70% inni darczyńcy, m.in. Narodowy Bank Polski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności finansują te stypendia. Są w trakcie procedowania. Następnie zapraszamy naszą młodzież licealną, uczęszczającą do techników, do tego, żeby jeszcze do końca września ubiegała się o stypendia w ramach Biłgorajskiego Funduszu Stypendialnego. O stypendia z tego funduszu mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,3 na ostatnim świadectwie szkolnym, którzy mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w nauce, są finalistami olimpiady czy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Kryterium jest tutaj też trudna sytuacja materialna. W ramach funduszu można otrzymać przez 10 miesięcy wsparcie w wysokości 150 zł. Będziemy tej młodzieży chcieli zaoferować jak najwięcej stypendiów, ale o tym, ile to będzie, to będzie zależeć od tego, jak hojni okażą się darczyńcy w tym roku. Czy uda nam się pozyskać nowych darczyńców, czy to będą nasi stali darczyńcy, którym bardzo serdecznie dziękujemy za wieloletnie wspieranie. Jeżeli uda się pozyskać nowych darczyńców, będziemy mieć więcej stypendiów. Do tej pory fundacja przekazała na stypendia w sumie prawie 1,5 miliona złotych dla 1030 uczniów i studentów powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Do tego grona dołączą w tym roku kolejni. Uroczyste wręczenie stypendiów na ten rok szkolny planowane jest na początku października. W działalności fundacji to ważny moment. Naszym celem, naszą misją jest poprawa jakości życia, a uważamy, że należy wspierać tych, którzy na to zasługują, czyli młodzież zdolną. Inwestowanie, przyznawanie, funkcjonowanie naszego funduszu stypendialnego to jest swoistego rodzaju inwestycja w przyszłość. Tak my ją rozumiemy, że rozwój nasz i to, jak będzie wyglądało nasze życie w dużej mierze, zależy od tego, jakich wykształcimy sobie młodych liderów, jakich ambitnych ludzi, którzy będą mieć potem wpływ na zmienianie życia w pozytywnym, mam nadzieję, kierunku.
Kończymy informacje biłgorajskie, za chwilę magazyn kulturalny, potem magazyn sportowy, po nim premierowy odcinek naszego nowego programu Od strony młodych. Tym razem przekazaliśmy mikrofon młodym z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Po tym programie Rozmowa Tygodnia. Gościem Joanny Wyrostek jest dr Dorota Skakuj. Po rozmowie wyciągnięte z archiwum wszystkie nasze programy dostępne są w internecie. Polecamy się Państwu. Zapraszam już na kolejne informacje i na kolejne programy. Za tydzień. Do zobaczenia.